Ogólnie mówię, że jest delay od razu, żeby nie było, że ktoś ghostuje. No i witam wszystkich bardzo serdecznie, widzimy Krukao Gaming Team Kotra bez nazwy, PTR Cup Extra, Showmatch, Best of One, te dwie drużyny zmierzą się na mapie The Cash i zobaczymy. Zaczynamy oczywiście od rundy nożowej. Która z tych drużyn wygra tą rundę nożową? Oczywiście ta runda nożowa nie daje nic do rezultatu tego spotkania, tylko właściwie przewagę mentalną, no bo jedna i druga drużyna też musi zagrać po obu stronach. No i jak na razie widzimy przewagę terrorystów, no i oni wygrywają tę rundę nożową bez większego problemu, gdyż tylko Flex nie przeżył tej wymiany cięć. No i oczywiście drużyna terrorystów wybiera faworyzowaną stronę antyterrorystów, czyli jak właściwie na każdej mapie strona, która ma przewagę. No i co, restartujemy mecz i zaczynamy. Pierwsza runda, rozpoczynamy pierwszą rundę tego spotkania bez nazwy kontra Kurakao Gaming Team. Jeszcze kilka restartów, no i będzie live. Oczywiście dawno nie komentowałem żadnego spotkania, ale teraz czuję pewną świeżość. Dawno tego nie robiłem, więc z chęcią teraz to zrobię ponownie. Zobaczmy. Po stronie terrorystów mamy 4 kewlary, no i jeden tek, są dwa decoye i granat. Po stronie antyterrorystów 4 kewlary, no i defus. Widzimy wejście od początku środkiem po drużynie terrorystów. Na środku właśnie jest Pawko, jeżeli chodzi o stronę CT. Tutaj wymiana, ale jednak Pawko nie jest w stanie tego wytrzymać, no i teraz będzie napór od strony shorta, to EWG jako ostatni na A, ale jeszcze Man of Steel przyjdzie mu z pomocą. Zobaczmy, pan dobrodziej uciekł w siatkę, to nie była najlepsza decyzja, ale udało się w pewnym stopniu stworzyć zagrożenie, choć teraz przewaga po stronie antyterrorystów, bomba jest podłożona, ale Lolo chyba wykończy swojego rywala. Nie, to Flex zabiera mu fraga, ale koniec końców to właśnie antyterroryści przyjmują tę rundę. A jeszcze dostał chyba za karę tego shota w głowę, no bo zabrał killa dla Lola, Flex. Ale piękna runda po stronie tego zawodnika, 4 fragi zdobył w rundzie pistoletowej. Miał jeszcze defuse, zdefuzował bombę, po prostu czego chcieć więcej, jeżeli chodzi o rundę otwierającą to spotkanie. Oczywiście Force po stronie terrorystów, tu widzimy jednego Galila. Po stronie Kenty, Tech, Deagle, MAC-10 nawet, a Realtai zostaje z niczym, bo chyba awczy na respie, ale antyterroryści o tym nie myślą. Antyterroryści będą teraz zmuszeni do obrony bombsite'u A, bo tutaj się kierują zawodnicy Kurakao Gaming Team. Na żółtym WG z P90, trochę w BS-ie Flex z Bizonem. Jak będzie prezentowała się ta runda, tutaj ciekawie ustawiony pan Dobroć, za chwilę zobaczy WG, ale WG jest szybszy, no i to on zdobywa tutaj kluczowego fraga. Za chwilę pojawią się terroryści pod jego celownikiem, no i właśnie, kolejny frag. Oj, niepotrzebny ten reload, tutaj przeskakuje jeden z zawodników. To jest Invek, no i co? I zdobywa tutaj killa, ale ostatecznie pandemonium rozsiane po całym wejściu do bombsite'u A i się runda szybko kończy. No, była pewna nadzieja na początku, kiedy WG niepotrzebnie reloadował swoją P90. Wtedy mogliby te antyterroryści to wykorzystać, ale tak się nie stało, 2-0. I idziemy dalej z tym meczem, zobaczymy jak to dalej się potoczy. Na razie na rundzie Full Echo, oczywiście Kurakao Gaming Team. Tutaj ciekawa będzie akcja Pawko, chciał chyba podkrócić, ale robi to Flex z kolei na mainie, no i jeden frag, nie, to WG, no i drugi frag dla WG, no. Lepiej sobie radzi z P90, znaczy z MP9 i z P90, choć teraz są małe problemy. Zobaczmy. Pawko, P90 rozstrzał full auto, dostał głowę, ale nadal terroryści są w niezłej sytuacji. Bomba będzie plantowana przez Kentę, tak jest, pieniądze zostaną zainkasowane przez ten bomb plant, ale Pawko ostatecznie zabił tego zawodnika, ostatniego zawodnika terrorystów, no i potwierdził, że ta runda należy do ekipy bez nazwy, do drużyny, która właśnie gra po stronie CT. I tym razem już zobaczymy pełny zakup broni przez drużynę Kurakao. Mamy jedną snajperkę po stronie Realtaya, zobaczmy co on będzie w stanie z nią zrobić. Jest Realtaya, ale tutaj na razie smoke. Choć Kenta agresywnie kieruje się pod wentę, tutaj Pawko za WP po stronie z kolei C.
CT nie może nikogo trafić. Z pomocą nadchodzi WG i zobaczmy, będzie poczęstowany najdem, choć to WG pierwszy za tego najda zabójczego. No i na plus na razie strona CT. No i teraz kompletnie zdominowani. Zawodnicy terrorystów, został sam pan dobrodziej za WG. WG to jeszcze Pawko agresywnie i zobaczmy, taki jest Pawko z 250. Kończy tę rundę po raz kolejny. Ostatnie słowo należy do niego. No i mamy 4-0 na razie, pełna dominacja. Nie ma w ogóle szans drużyna Kurakawa, poza tą jedną niewielką szansą na początku, gdzie w rundzie pistoletowej w sumie byli dosyć blisko. Tam było 2 na 1, można było lepiej to rozegrać. Tymczasem rush na bombside B. Mamy taki pół eco buy. Lolo dobrze z Galilem, z pomocą odchodzi Man of Steel przez Smoke'a skanując. Wychylony jest pan dobrodziej, nie może go trafić Man of Steel, no i w rezultacie jest poskromiony. Tutaj Flex chce pokryć wenty, ale musi uważać, gdyż na plecy może za chwilę mu wejść taraj. Chodź. Tak chyba nie będzie, bo tutaj Invect ubezpiecza ewentualne tyły. A teraz Lolo piękne, kolejne dwa fragi dorzuca. Zostało dwóch terrorystów, Invect i Taraj. Oni będą się hakierowali ku bombsite'owi A. Na razie tutaj Invect stoi przy ciężarówce, no i czeka na swojego kolegę, aż ten dobiegnie do niego. Ten ma teka, ma smoka, no co z tego można zrobić? No niewiele, tak mi się wydaje, że tutaj niewiele można zdziałać. Choć kto wie, może jakiś smok poleci na plantę, tam zaskoczył WG, który stoi właśnie na siatce. Ale bomba będzie chyba się kierowała na bombsite. Na bombsite A przez drzwiczki. Na razie daje sobie znać. Przeskanowali. No i chyba... antyterroryści wiedzą, o co chodzi. Zobaczmy, WG teraz może mieć okazję na dwa łatwe fragi, choć Lolo mu je jednego mu zabiera. Czy tam Taraj się czai pod drzwiczkami. Lolo chyba chce skrócić, więc się teraz dostał strzała. A przez AWP WG i przez to ginie. Oj, Pawko i Lolo jednak nie. No jednak jest pierwszy i ma Ace'a, o! To jest ciekawa sprawa. Choć to był ace na pół eko, to nadal jest bardzo bardzo chwalony zawodnik za tę akcję. No miał takie ciekawe momenty, gdzie właściwie wchodził przed swoich kolegów, którzy obijali, a ten po prostu miał ostatnie słowo i zabił. Choć miał jedno takie full auto, gdzie przyciągnął ładnie po dwóch zawodników i zabił ich Galilem. Teraz Flex po raz kolejny będzie chyba agresywnie na mainie. Ale mogą się tego spodziewać terroryści i to widzą. Pierwszy flag leci dalej, tak jak to zdobyła WP. Celny strzał, choć teraz. Czy zdobędzie kolejny? Wie, że zawodnik jest na żółtym. Ale nie spodziewa się, że po prawej jego stronie. Teraz flag się wychyla, no i właśnie. Zaskoczył swojego przeciwnika tym. Full auto z M4. Tutaj, Man of Steel, pod wentami. Czeka na swojego rywala, którym jest Taraj. On tutaj czeka. Nie, to Kenta, przepraszam. Kenta tutaj czeka na ewentualne jakieś wychylenie. Lolo tutaj na midzie. Zauważył jednego rywala. Otagował go o 1 HP. Uwaga, Man of Steel, dobra agresja. No jeden frag dla niego, ale drugi return frag został zdobyty przez Pawka. No i kolejne fragi, choć teraz otworzyło się coś na midzie, ale terroryści wybrały jednak bombside B, bombside zamknięty. Tutaj jest Pawko za WP, podchodzi dwóch zawodników od tych pod Heavenem. Pan dobrodziej, ten smoke wybuchł odpowiednio wcześnie. Myślałem, że mogą oni przebiec za wcześnie i wbiegną pod celownię tej AWP. Pan dobrodziej w korycie. Od wejścia głównego wchodzi Flex. Co teraz zrobią antyterroryści? Chcą to razem rozegrać drużynowo. Pawko nie zauważył jeszcze pana dobrodzieja, choć teraz to zrobił, zabił go. Dostaje sam Taraj, ale on nie ma szans przeciwko dwóm antyterrorystom. No i Flex ostatniego fraga zapisuje pod swoim nickiem. Wrzuca broń i co? Chce drugą AWP, której nie znajdzie, bo tutaj jej nie ma. No i ostatecznie wychodzi na to, że wyrzucił broń i jej nie podniósł, więc skończy z USP, ale ma 13 tysięcy, więc nie ma na co narzekać. Na razie bankructwo im nie grozi. 6-0 prowadzi zespół bez nazwy. I to oni na razie dominują. Oczywiście, przypominam, że gdzieś mapa The Cash, tutaj mapa faworyzuje stronę CT. Oj, dostał dobrodziej, wolne reakcje, nie najlepsze. O, teraz ciekawa sprawa, bo skraca WG
drzwiczki A. Na bombsite A nikogo nie ma, no i właśnie, to się teraz może zemścić na drużynie CT. Co teraz zrobią? Rotuje flex, ten smok nie do końca udany, choć może mu pomóc. No i zauważył jednego rywala. Do pomocy przybiega Pawko od shorta, stoi już pod catwalkiem, ale terroryści na razie się wahają. Invek, ten nade może zabrać dużo, ale zabiera mało, gdyż flex się w odpowiednim momencie przesuwa na wopsajcie. No i teraz gra dosyć defensywnie. Lalo w międzyczasie zdobyła pięknego fraga, jakiegoś skana przez ścianę zdobył, strzałem za wupy. Tutaj się podsuwa już real-time pod drzwi, ale dostał nade'a i musi się pogodzić ze swoją śmiercią. No i zostaje sam Kenta. Dużo się tutaj dzieje na tej mapie, zobaczymy. Na catwalku Pawko już czeka na swojego przeciwnika, wie, że jest na siatce. Z pomocą przybiega Man of Steel, no i właśnie. Zabija on Kentę, zdobywając drugiego fraga w tej rundzie. Jak na razie ma on 3 fragi, 3 asysty i 3 zgony. 12 fragów dla Flexa, on jest liderem, ma 29 punktów. Po stronie terrorystów w sumie nie można wypunktować jednego lepszego zawodnika. Wszyscy w sumie się układają bardzo podobnie. 3 fragi dla Kenty, 4 dla Dobrodzieja, 3 dla Invecta i po 2 dla Tetraja i Realtaja. Ale mamy też pauzę. Jeden zawodnik będzie resetował routera, więc to jest powód tej pauzy. No i poczekamy. Który to zawodnik restartuje router? Domyślmy się. Kenta, Taraj, Invect, Realtaj, Pan Dobrodziej. Chyba Pan Dobrodziej. Tak mi się wydaje, bo on się nie rusza. Tak, prześledźmy może statystyki. Pawko ma 14% headshotów, Flex 38%, Menos 66%, ale to w sumie nie ma zaskoczeń. WG 25% i Lolo 22%. Ale Lolo chyba największe obrażenia, chociaż nie, Flex ewidentnie, bo ma najwięcej fragów, no tak. Ale to Lolo jak na razie zdobył jedynego Ace'a w tym spotkaniu. A z drużyny terrorystów wyszedł jednak Realtaj, a nie Pan Dobrodziej, jak przeczuwałem. No i za chwilę powinien powrócić. Sprawdźmy, jak to po drużynie terrorystów wygląda. Kenta 25%. Taraj, ani jeszcze żadnego headshota nie sprzedał w tym spotkaniu. Invex 66%. Pan Dobrodziej 75%, więc jest najlepszym zawodnikiem aktualnie na serwerze. Na 4 kile 3 to były głowy. Na Realtaju nie mogę powiedzieć absolutnie nic, gdyż go na razie nie ma na serwerze. Poszedł restartować router. No i już wrócił. Zobaczmy, jak to u niego wygląda. 50%, więc 2 fragi, 1 to strzał w głowę. Już powinno być wszystko ok. Pingi wyglądają w miarę normalnie. No Lolo ma nad 5 pingów, więc wygląda to, że ma ping jakiś szwedzki. Nie wiem, szwedzki internet 100 megabitów. Przepraszam, 100 gigabitów na sekundę. Muszę chyba się z tego offline'ować, żeby mi to nie pisali. O, teraz będzie zarąbiście. No i dobra, możemy już kontynuować to spotkanie. Wszyscy zawodnicy są gotowi. Wznawiamy mecz od stanu 7 do 0. 0 po stronie Curacao Gaming, Team 7 po stronie bez nazwy. Jest to team, który już miał swoje występy na LANach. Nie powiem na jakich, sami musicie tutaj pokazać swoje umiejętność szukania. Da się to zrobić. No po tych 7 nieudanych rundach terroryści chyba przechodzą do wniosku, że trzeba szybko zaatakować. Mają teki, mają jednego maka. Tutaj flex wychodzi agresywnie, no i dostaje w nagrodę strzała. Jeszcze na respie, znaczy przepraszam, na BS-ie jest WG. Będzie za chwilę mocno atakowany. Pomaga mu Pawka, ale jest oddzielony smokiem. WG z jednym, z drugim fragiem. Zobaczmy, czy będzie stać na trzeci frag. Jest trzeci frag i Invect ostatecznie kończy jego żywot. Podkłada paka, ale Lolo. Lolo. Jednak stwierdza, że ta paka wystarczy i to koniec. No zapowiadało się bardzo obiecująco, bo weszli na Flexa, który poczuł się chyba zbyt pewnie. Skrócił po raz kolejny maina po flashu, no i znowu został skarcony, ale koniec końców, w sumie jak zwykle, bez nazwy wychodzi zwycięsko z tej konfrontacji na bombsite. A na razie nie można znaleźć tych pozytywów, jeżeli chodzi o grę terrorystów. Może teraz, zobaczmy. Pawko
O, ryzykownie. Biegnie z pomocą Flex, ale w tym momencie właśnie ryzykuje, znaczy rezygnuje Realtaj z tej akcji na środku za WP-ą i zobaczmy, Kenta będzie tutaj atakował drzwiczek. Invect pokonuje WG, no i na bombsite tylko Flex na catwalku. Co może zrobić Flex w tym momencie? Ma jednego rywala na drzwiach, ma dwóch rywali na mainie, jeden to AWP-a. Czy pokryją tę pozycję? No, jest wymiana Flex, uwaga, tutaj Kenta będzie atakował, a tu jeszcze jeden tymczasem strzał od Lola na B. Co teraz może zrobić drużyna terrorystów? Piękny Nate Pawka. Jeszcze Menowski biegnie z ubezpieczeniem, tutaj będzie podkładana bomba, Kenta jest na siatce, na żółtym jest Realtaj. Czy pomoże teraz swoim kolegom? Tak jest, jeden frag dla niego. Lolo jeszcze od samochodu, ale niszczy ten plan. No i znowu na pomplancie się kończy. 8-9 już do zera. Dwa fragi dla Lola i dla Man of Steel, a jeden dla Pawka. I tak się kończy runda numer 9. Która również ląduje na koncie bez nazwy i ciężko tutaj stwierdzić, czy Curacao Gaming Team ma jakiekolwiek szanse na zdobycie punktu w najbliższej przyszłości, bo na razie nie wygląda to zbyt obiecująco. A Flex nawet zdecydował się na kupno autokamby. No, zobaczymy, czy mu się uda tym razem zdobyć więcej niż jednego fraga w rundzie. Dawno nie było tego. Lolo na AWP-ie, tutaj jest Realtaj, no i przeskanował swojego rywala, ale to w sumie żaden pozytyw, kiedy Pawko rządzi i dzieli na midzie, zabijając dwóch zawodników, to jeszcze ma jednego pod wentami. To jest Taraj, rzucił Mołotowa i ucieka przez te smoki, ale tutaj na plecach już jest WG i za chwilę może być po rundzie. Jednak Realtaj się tego spodziewa i nie trafia. Taraj z pomocą, ale WG zabija go i mamy jako ostatniego żywego Realtaja, ten ma AWP, no i nie wiem, chyba żadnych szans już nie ma. Tak jest, Man of Steel dokończa dzieło zniszczenia. 10-0, podwójny wynik już po stronie bez nazwy, a nadal 0. W sumie to 100 wychodzi, nie? 10 i 0 to 100. Ale nie, to nie było śmieszne. No zobaczmy. Kolejna runda, kolejne dywagacje, czy drużyna terrorystów coś powstanie. Tutaj jest wyrobić właściwie jakąś normę. Lolo po raz kolejny będzie tutaj starał się przywitać przeciwników. No udaje mu się uciec takim cudem. O, WG tutaj. Ciekawa akcja na drzwiach. W międzyczasie bombsite B. Tam się dzieje też sporo. Invect wybił jednego z rywali. Choć nie przewiduje tutaj żadnych agresji, gdyż terroryści powoli się wycofują. Tutaj po raz kolejny WG skraca drzwiczki. I zobaczmy, czy jest w stanie tutaj coś zrobić. Ciężko stwierdzić. Zobaczmy, czy Taraj, czy WG. WG, tak jest. No problem. Indeed, 11-0. No cóż, spodziewałem się może trochę bardziej wyrównanego spotkania. Nie spodziewałem się, że aż to będzie taka masakra. Ale cóż, to może są młode talenty, to może jest nowy team na miarę Virtus Pro, może ta ekipa kiedyś zawida na majorze, na jakimś Dreamhacku, Esl, Katowice, Kolonii, cokolwiek. Może tam podbiją świat, może tam zdobędą serca wszystkich fanów CS-a. Kolejny raz Lolo próbuje być skanowany, tym razem się nie udało, choć przez Smoka dostał pięknie. No i jest otwarcie. Co teraz zrobią terroryści? Mają jednego zawodnika na drzwiach, dwóch na B, choć teraz tylko jeden pozostał. No i sam Flex z autokampą na toksykach, jednego zawodnika zabija, to jeszcze jest Realtaj. Czy jest w stanie pokonać Flexa? Tak jest, 4-2, w końcu jakaś przewaga, w końcu jakieś otwarcie. Czy to otwarcie da przewagę? 3-2. Paka leży w mainie. Menowcy się pojedynkuje z panem dobrodziejem, no i tak jest, to chyba będzie już po rundzie, tak mi się wydaje, no. Nie przewiduję tutaj jakiegoś pozytywnego wyniku, choć ten strzał powinien trafić na Pawka głowę. A tak się nie dzieje i teraz jest problem, bo Paka dopiero będzie plantowana. Choć powinna być zaplantowana już bardzo dawno temu. Zobaczmy, Pawko jest nie na szorcie. Ale nie spodziewa się chyba tych pleców, choć
choć na moment się odwrócił. I to jest pierwsza runda, i to jest pierwsza runda. Proszę Państwa, nie będzie 16-0. Nie będzie 16-0, a mogło być. Virtus kiedyś przegrali 16-0 z Kinguinem. No i wszyscy się tak się z nich śmieją. Teraz nie będzie śmiechu z drużyny Curacao Gaming Team. Jedna runda już jest na ich koncie, więc to może być początek czegoś wielkiego. To może być początek wielkiego comebacku. Może nawet po zwycięstwo. Znowu agresywnie CT. Chyba wiedzą, że granie agresywnie jest pomocne, ale z kolei niekoniecznie pomocne jest skracanie. No i sam Pawko pozostał na tym bombsite, co teraz jest w stanie zrobić. Czy wejdzie tutaj jakieś otwarcie? Wchodzi Realtai, który mocno bija Pawka, a Flex dobija Teraja, no i zostaje znowu 3 na 4. 3 na 3. Dobry strzał za WP Kenty, no i teraz wszystko chyba w rękach tego zawodnika, Man of Steel. Jeżeli dotyczy się konkretnego ugra, a ma konkretne info, bo paka dopiero została podniesiona, nie wiem dlaczego została w mainie, no to może być za chwilę korzyść dla terrorystów. Wchodzi sobie już swobodnie, Man of Steel na bombsite. Co teraz zrobi? Widzi Kentę, Kenta jednego często soczystym strzałem ze snajperki. No i teraz Lolo na misji. Czy tą misję zrobi? W międzyczasie Flex na misji. Flex swoją misję wypełnił, zostaje 2 na 2. Dwóch zawodników terrorystów na BS-ie. Na siatce. Zostaje sam Invect. Już nie ma nawet Invecta. I jest 12 do 1. No można to było lepiej rozegrać, na pewno. Znowu pojawia się problem. Problem z bombą, która po raz kolejny zostaje na środku wejścia do A i nie zostaje szybko podłożona. To jest problem, który sprawia, że tylko jedna runda na razie po stronie Curacao Gaming Team, choć mogło to być już nawet trzecia albo i czwarta runda właśnie na ich koncie. Kiedy wchodzą, to wchodzą dosyć niedynamicznie, czasami zapominają o bombie, ta bomba zostaje po zawodniku, który padł wcześniej, nikt nie podniesie, oni wejdą, zajmą bombsite. No i właśnie, teraz ta bomba jest pod... wyrzucona i za chwilę może być już właściwie nieprzydatny, bo Flex zdobywa dwa fragi, no i właściwie można powiedzieć, że to jest po rundzie po raz kolejny. Choć Kenta jeszcze daje nadzieję w tym momencie. AWG trzyma na drzwiach. Pan Dobrodziej właśnie daje teraz radę sobie takim zabijając Man of Steel. Mamy 3 na 3. No, nie spodziewam się takiego obrotu spraw w tym momencie, bo Flex to był dwa szybkie entry fragi i to spowodowało, że mieliśmy przewagę 5 na 3, choć te przewagi do końca tak nie świadczą o tym, co się stanie za chwilę. I to może być bardzo różne. Na razie terroryści sami nie wiedzą do końca, gdzie można przejść, bo tutaj jeden zawodnik patrzy B, drugi patrzy A. Dwóch CT-ków bardziej chyba w kierunku B będzie się kierował, bo jeden już tam jest, a jeden pod wentami stoi, więc zapewne będzie miał zamiar te wenty ewentualnie zbić, żeby być blisko bombsite'u B. I tak coś mi się wydaje, że dobrze przeczytaj tę sytuację zawodnicy teamu bez nazwy. Na razie spokojnie w korycie Lolo gra defensywnie, czeka na info, te info dostaje, a za chwilę Pawko może mieć rundę życia, ale dało sobie znać. Ale to chyba tylko właśnie ten znak. To był chyba tylko ten znak, żeby Lolo mógł sobie się w tym momencie świetnie wychylić, zdobyć dwa ważne fragi, zakończyć tę rundę, no i generalnie powiedzieć, że tutaj wejścia nie ma, panowie. Tutaj stoję ja, strzelam do was. A wy co możecie zrobić w tym momencie? No możecie się tylko pomodlić, żeby te fragi wolniej wpadały, no bo czym może wolniej, tym może więcej nadziei na waszym koncie będzie się znajdowało, choć też nie do końca. Nie do końca też tak działa. No ale może teraz będzie tego dobitny przypadek. No, Lolo jednym strzałem H2 zawodników, który zeskanował. Choć zostali skontrowani, niepotrzebnie podwoili pozycję i mamy problem. Choć Pawko teraz, ależ rozpędza te full auto po całej ścianie. Będzie chyba potrzebny remont na tej mapie. O! Nice. Ale nadal remont jest bardzo potrzebny, tak nie można strzelać. Nie można tak ostrzelać całej ściany. Co by rodzice pomyśleli, jakbyś tak w swoim pokoju wziął, nie wiem, spraya i po całej ścianie tak walną takie wielkie napisy. No i co wtedy by było? 14-1. Bez nazwy wygrywają. Potrzebują zaledwie dwóch rund, żeby dokończyć tutaj ten spotkanie i podkreślić swoją dominację na tej mapie. Na mapie The Cache, która została przez nich
wylosowana, znaczy przez nich, przez obie drużyny została wylosowana, bo były bany. Terroryści na razie rozstawili się dosyć synchronicznie, w jednej linii, jak to można zauważyć. Wszystko niczym w piłce nożnej, a tu jest linia spalona, jakby nie można jej przekroczyć. No, ale Realtay to wykorzystuje i zabije jednego zawodnika z hangaru. Stojąc właśnie na białej skrzyni. Tutaj ciekawa akcja WG, który już jednak musi szybko uciekać. W międzyczasie Lolo wykorzystuje tą destrukcję, no i wchodzi luzem na środek i tutaj będzie za chwilę kanapka, bo na żółtym jest Kenta. Od maina wchodzi mu dwóch zawodników, jeszcze jeden od shorta. No i za chwilę możemy zauważyć przykład kanapki, dokładnie, chociaż Pawko zabiera mu tego fraga, no i mamy rotację. Tutaj Lolo może mieć za chwilę kolejne dwa łatwe fragi, czy wypestkuje pana dobrze żyje? Nie. W międzyczasie Taraj wchodzi shortem, no i za chwilę może mieć... Co może mieć? Może mieć fraga on albo Pawko, no bo Lolo jest na razie zajęty pestkowaniem, no i właśnie. Chociaż zdobył w końcu tego fraga, ale... Też miał... Aha. Zobaczmy. No! Czy to będzie drugi punkt? Nie można tak się zachowywać, proszę państwa, to nie jest sportowe zachowanie. Taraj! Tak jest! Miał łatwe zadanie, WG miał 11 punktów życia, no i co? Czy zdąży rozbroić bombę? Zdąży. Będzie 14 do 2. 14 do 2. Runa pistol to Ugrana. No i teraz czas na comeback, proszę państwa. Czas na comeback, wielki comeback aktualnie. Zobaczmy tabelę wyników. Man of Steel tylko 7 fragów, ale to jest bardzo ważny czynnik. On pomagał, dawał info. A poza nim tak. Pawko 19, Lolo do 19, Flex 20, WG 12. Po stronie Kurakao ciągle zawodnicy jak jeden mąż idą równo. Zobaczmy. Realtay teraz ma szansę na wyfragowanie, no bo przeciwnicy grają rundę eko, ale daje się pokonać. Ale dobrodziej daje tutaj radę sobie z przeciwnikiem, choć na środku nadal są terroryści, przyjęli tutaj kontrolę. Chodzą do konekta, tutaj jest Kenta, który zdobywa jednego fraga, za chwilę pomoże mu Taraj. Widzi jednego zawodnika na daszku i... Nie dobił go i mamy 2 na 2. Coś teraz się stało niedobrego. Tak to nie powinno dziać się. No ale Paka nadal jest w konekcie. Tutaj niepotrzebnie chyba agresywnie. Kenta się jeszcze nie spodziewa, że zawodnik będzie mu na plecy. Tak jest. No i teraz jako ostatni pan dobrze. No jego plusem jest to, że ma 100 punktów HP, choć teraz już 9 mniej. Obity przez Flexa. Flex ma MP7. Wiemy, że ta broń nie jest najlepsza na długie dystanse. No ale nadal. Nadal jest problem. Musi retake'a robić pan dobrodzie. Podnosi defa. Mógł zaskoczyć tutaj Flexa, ale to mu się nie udało. Zrobił to za mało dyskretnie, rzucę jakiegoś smoka, który mógłby odciąć ewentualnie tego zawodnika od PS-a, choć sam się odciął. No i to tylko działa na korzyść Pawka, który za chwilę powinien dobić. No bo w sumie Flex też to może zrobić. 15-2 runda meczowa. Za chwilę będzie grana. Punkt meczowy, 15-2. Tylko jedna runda pozostała do wygrania tego spotkania przez drużynę bez nazwy. No i zobaczymy, czy to jest ten ostatni akt tego dramatu Kurakao Gaming Team. Czy tu w końcu się skończyły katusze tego zespołu. Paka jest na respie, to może jakaś taktyka next gen. Nie wiadomo w sumie, kto ją podniesie, kiedy, kto ją podłoży. O, tyle ciekawy skrót tego zawodnika, pokonał Pawko, no i zostaje Flex, no i on również pada, no i to jest ciekawe, bo przed chwilą mieliśmy rundę full eco, która została wygrana, teraz taki force na pistolach, bo za chwilę może się zakończyć. Zobaczmy, Kenta jednak zdobyła tego fraga, no i mamy przewagę, ale już wyrównuje Lolo, ale również nie jest w stanie tutaj wykończyć na dobę swojego przeciwnika. No i zostaje sam Man of Steel, który aktualnie znajduje się w położeniu crossfire, ale czy to wykorzystają CT? No, może być ciężko. Kenta z akaczem widzi zawodnika na żółtym, no i nie jest w stanie go wykończyć. Teraz pan dobrodziej musi zachować spokój, nie może tego przerzucić. Ma swojego zawodnika pod celownikiem, no i niestety nie udaje mu się go pokonać. 16 do 2 kończy nam to spotkanie. Show match. Wygrywają zawodnicy bez nazwy jako MVP tego spotkania. Według mnie Flex, który pokazał sporą odwagę, choć Pawko też miał kilka ciekawych strzałów, ale Lolo też. W sumie tu każdy był zawodnikiem, który swoje wniósł.
to nie można powiedzieć, że ktoś był słabszy. Nawet Man of Steel, który strzelił zaledwie 10 fragów, też miał swoje momenty, dawał info, bardzo ważne info, i w końcu w ostatniej rundzie to on zdobył tego ostatniego fraga, no i wygrał dla zawodników bez nazwy ten mecz. No cóż, to było na tyle, jeżeli chodzi o tę transmisję. Oddaję głos do studia w Kambodży. Tam pewno się cieszą z tego zwycięstwa bez nazwy, gdyż mogą sponsorować swój team dalej i może kiedyś będą mieli nazwę. Zobaczymy, to dopiero w następnych wojażach tego zespołu, może jeszcze się pojawi na mojej antenie, może nie. Zobaczymy. Na razie dziękuję za oglądanie tego wyśmienitego spotkania. No i cóż. Peace. Out.